witam wszystkich serdecznie. Oraz kolejny na samym początku podkreślę, że dzisiejszy materiał jest ustawiony od lat 18, tak to wygląda. Na YouTubie da się coś takiego ustawić. A ponieważ jeszcze niedojrzałe osoby mogą całkowicie źle zrozumieć intencje tego materiału. A tak, tak, wiem, wiek nie ma nic z dojrzałością do czynienia i to jest w 100% prawda. Ale niestety jest to też jedyna opcja, jaką mogę na YouTubie ustawić w tym kierunku, tak? A więc, let's go! Zacznijmy może troszkę inaczej, zacznijmy od przykładów stron, które nasz mentalnie cofnięty do średniowiecza bohater lub bohaterka tego materiału polubił lub polubiła, tak? Na Facebooku, strony polubiane na Facebooku, a więc to teraz są naprawdę te polubiane strony, tak? Let's go. Świat snów. Sekretnie.pl. Uma. Taka strona o modzie. Beka z głupich lasek. Beka z dzisiejszych nastolatek. Teraz uwaga. Kobiecanatura.pl. Ali A, Head and Shoulders, Disney, skarpetki w pierdolki, masz sexy grzyweczkę, wiesz? Conchita Wurst, serio kurwa? Conchita Wurst? Okej, okay, idziemy dalej. Przed i po makijażu, trolujemy nastolatki, gdy cię pocałuję 3 dni, w buzi cukier czuję, krrr, przyjdź i przytul, nic więcej, wiesz co, tęsknię za tobą, potrzebuję cię. Może i faceci są dziwni, ale nikt nie przytula tak jak oni. Le. 1000 sposobów na piękne włosy i zęby. Brała bym cię jak szczerbaty suchara. Kochaj mnie nieprzytomnie. uwielbiam się przytulać. Się przytulać, okej? Okay. Grzywka na bok, lubię to. Grzyweczka musi być. I to jest tylko taki, podkreślam, to jest bardzo malutka garść przykładów z wielu set polajkowanych stron przez tą osobę, do której dzisiaj jeszcze wrócimy w tym materiale, tak? I teraz takie pytanie, czy ktoś z was, podobnie jak ja, po usłyszeniu tych wszystkich polubionych stron zaczął mieć takie wrażenie, że zaczyna mu gdzieś tam w kroczu z kutasa robić się łechtaczka? Bo ja tak, bo to tak wszystko pedalsko brzmi te strony, że naprawdę tak już... Już myślałem, że będę miał okres. Okej, okay. Być może zadajecie sobie pytanie, kto lajkuje takie strony? Czy jest to facet, nie będący pewien, na którą płeć powinien w końcu się zdecydować, tak? Czy po prostu jakaś normalna, znudzona kobieta, tak? W końcu, no, same tytuły tych stron same za siebie mówiły, tak? Ale zacznijmy może całkowicie od początku. Widzicie tutaj teraz trochę screenów i tak dalej, tak? Różnych to wiadomości. I nieraz byłem już pytany, dlaczego ludzie tak się ukrywają z tym faktem, że lubią Call of Duty? Dlaczego co drugi hejtuje tą grę, co prawda? A później nagle spędza na tej grze setki, ale to setki godzin, tak? No i mówię, patrzcie na te screeny. Czy zachęca to do tego, żeby się przyznawać, że gra się w koda? Tak? To są screeny, tak a propos, tylko i wyłącznie naszych klanowiczów. Gdyby wejść na polskie fanpage przykładowo Call of Duty, to jest tego, ale setki razy więcej. I że w 99% osoby piszące, że jest się cheaterem i tak dalej, tak? To są zwykłe płaczki, nie potrafiące pogodzić się z faktem, że po prostu grają nieziemsko chujowo. To chyba nie trzeba, chyba nie trzeba tłumaczyć, tak? Tym bardziej, że ponad 6000 ludzi na tylko moim kanale biorąc, widzi regularnie, jak i na czym gramy, tak? Że gramy na padach, całkiem normalnie, żadnych kronusów, żadnych myszek, żadnych klawiatur i tak dalej, itp., itd. Mimo to zostaje nam to, kurwa, dziesiątki razy, że tak powiem, pokazywane, tak? Jest to po prostu żałosne, tak? To jest tak samo, mówię, jak skillbest matchmaking, połączenie i tak dalej, itp., itd. Jak się... po prostu nie jest się zdolnym do tego, aby przyznać się samemu, że jest się po prostu pizdą, że się po prostu czegoś nie potrafi, tak? Co jeszcze nie znaczy, że jest się pizdą. Pizdą się robi człowiek dopiero w tym momencie, gdy nie, że czegoś nie potrafi, ale w tym momencie, gdzie zamiast się przyznać, że czegoś nie potrafi, szuka jakichś dennych, głupich, piździatych wymówek. W tym momencie ta osoba staje się pizdą, tak? Nie w tym momencie, gdzie czegoś nie potrafi. Bo nie potrafić to jest rzecz ludzka, tak? Tylko osoba, która chce się czegoś nauczyć, jest w stanie też się polepszyć. I poza tymi wszystkimi screenami i tak dalej, itp., itd., jest jeden screen, który tak, że tak powiem, bardziej przykuł moją uwagę, tak? Znalazł się ten jedyny procent, który naprawdę szczególnie wzbudził moją ciekawość. Anonimowy ktoś z nazwą Gordix, który zarzuca naszej Adze, tak, z naszego klanu, że gra na myszce,
a później, nie mając samemu wystarczająco odwagi, nazywa ją po prostu szmatą, starając się to wyzwisko podrzucić Mankeyowi, tak? Tylko że problem w tym, że wszyscy znamy Agę, wszyscy znamy Mankeya u nas w klanie, tak? Kochamy się wszyscy jak rodzina, bo jest to w końcu klan braci i sióstr, tak? To jest w końcu braterstwo i każdy wie, że Mankey tym bardziej w życiu by jakoś tam Agę nie wyzwał, tak? Ale Gordix, nasze przepiękny bohater, nie ma na tyle odwagi, żeby samemu już nawet napisać do Agi, tak? Po tym, jak zlała mu dupę dosłownie w grze, żeby napisać do niej ty szmato, chociaż to już samo z siebie nie robi sensu, ale mniejsza z tym, tak? Mówimy, to są pizdy, więc tutaj dużo nie trzeba opisywać. Nie ma już na tyle odwagi, tylko jeszcze próbuje to jeszcze Mankeyowi podrzucić z nadzieją, że u nas w klanie powstaną jakieś stresy z tego powodu. Serio, chyba jeszcze w życiu kolego lub koleżanko, jakiegoś przyjaciela, znajomego, kolegi nie miałeś, brata, siostry, czegokolwiek. Tak to nie funkcjonuje, bro. Tak to nie funkcjonuje. I zastanawiacie się może tak samo jak ja, tak? Kto jest takim bezjajnikiem, nie posiadającym nawet za grosz odwagi, nie tyle co już samemu obrazić kobietę przez internet, tak? To jest wow, po prostu męskie jest fakt, ale do tego stara się to jeszcze w ten sposób zamaskować i podrzucając to, że tak powiem, tą obrazę komuś innemu? Nie wiem, zastanawiacie się może tak jak ja, czy jest to jakiś porzucony przez rodziców przed szpitalem dzieciak, który nigdy po prostu nie miał luksusu być wychowywanym? Być może jakiś gnojek, którego ojciec kochał butelkę przykładowo soplicy bardziej niż własne dziecko i dlatego miał wyjebane na nauczenie syna lub córki pewnych reguł kultury i zachowania przede wszystkim w kierunku kobiet? I don't know. Jest jeszcze inna opcja. Być może to jest jakieś dziecko matki, która z powodu nadużycia amfetaminy, koksu, jakiejś tam innej chemii w nieznany jeszcze dla świata sposób, której zrosła się macica z odbytem i urodziła swoje dziecko też dupą? Przez co powstał taki kawałek gówna? Nie wiem. Tutaj jest pytanie, czy te gówno potrafi się komunikować przykładowo z psami? Bo z ludźmi widocznie nie. I tych wszystkich pytań nie jestem niestety wam w stanie odpowiedzieć, tak? Bo mój czas jest za dużo warty, aby aż tak głęboko w gównie grzebać, ale z olbrzymim niestety wstydem muszę przyznać, że ta osoba jest płci męskiej. Przynajmniej tak, taką płeć wybrała na swoim profilu na Facebooku. I teraz pytanie, skąd to wiesz? Skąd ty to kurwa pingwin wiesz, że Gordix obrażający kobiety od szmat, próbując wrzucić to komuś i tak dalej, itp. Itd. To jest facet na Facebooku. Postanowiłem pokazać w tym materiale, że anonimowość w dzisiejszych czasach nie istnieje. Jeżeli osoba, której zależy poświęcić marne 2 minuty na wyszukiwarce typu Google, to nikt nie jest w internecie anonimowy. Jeżeli chcecie w taki sposób obrażać ludzi, to zacznijcie używać VPN, czegokolwiek, jest tysiące różnych sposobów, aby być anonimowym w internecie. A tym bardziej nie róbcie tego przez konsolę, bro. Jaj. A więc, spójrzmy, kim jest nasz bohater tego materiału, Gordix. Cóż za brutalna nazwa, uważający, że niby anonimowe obrażanie jednej z naszych klanowiczek jest w jakikolwiek sposób też śmieszne lub cool, lub nie wiem. Widocznie dzisiaj na boiskach szkolnych takie coś się mówi, wow, ej, pojechał laskę, stary, ale jesteś zajebisty, bro. Bro, ale jesteś fajny, no. Przez internet obrażasz laskę. Wow! Stary, no masz jaja jak berety, kurwa. Wow! No niewiarygodne. I podkreślę teraz, że przeprowadziłem rozmowę z moim doradcą firmowym dla pewności, tak? Aby się upewnić, co mogę, co nie mogę w tym materiale użyć i pokazać. I co najlepsze, dowiedziałem się, że mógłbym bez problemu nawet pokazać prawdziwe imię i nazwisko naszego bohatera, tak, ponieważ samemu postanowił, że tak powiem, zaznaczyć gdzieś haczek na Facebooku w, że tak powiem, regulaminie tej strony i w tym momencie, że tak powiem, zrobił to samemu dobrowolnie publicznie, tak. Postanowiłem mimo to, jednak dla jego dobra, bo ja nie mogę odpowiadać za reakcję wszystkich moich widzów, tak, ocenzurować jego twarz i tak samo prawdziwe dane. Po prostu dla rzeczy tego materiału, tak? Tutaj nie chodzi, aby go tutaj jakoś nie wiadomo jak obrażać i niszczyć, czy cokolwiek i tak dalej, itp. Itd. Chodzi, biorę go po prostu jako przykład, bo po prostu to był jeden z największych frajerów w tych wszystkich wiadomościach, tak? I nazwijmy go po prostu, że tak powiem, wracając do jednej z poprzednich możliwości, nazwijmy go Dupopłód El Macho, tak? El Macho, bo widocznie uważa, że kobiety są czymś gorszym, tak? Mówię, takie podejście mieliśmy w 1900.
adupopłot, bo na takie coś to niestety wygląda, tak? Mówię, któraś z tych opcji musi być prawdziwa. I może po stylu też ubioru, na pierwszy rzut oka można by wywnioskować, że podana przez niego płeć na Facebooku jest poprawna. Jednak, jeśli spojrzymy dokładniej, widać kilka niepoprawności. Po pierwsze, muszę zwrócić uwagę na styl ubioru dupopłodu El Macho. Widać tutaj już po pierwszym spojrzeniu, że wszystkie wspomniane na początku materiału tego strony, które były lajkowane na Facebooku właśnie przez niego, zostały zalajkowane, tak? Wszystkie te strony, które wymieniałem. I jeszcze setki, ale dużo setek więcej, tak? Widzieliście to też przez chwilę na ekranie. Tak, wszystkie, nawet tą stronę przed i po makijażu. Nie wnikam, jedziemy dalej. Rozpoznajemy po tym zdjęciu tutaj znany z gazet, taki jak Cosmopolitan, Gala, Joy, Pani Domu lub przykładowo Przyjaciółka, elementy garderoby jak spodnie czy czwarte, zwane też cygaretki lub rybaczki. I wnioskując przez niego zalegowanych stronach typu Uma lub Conchita Wurst, przykładowo już nawet, tak, że powinien mieć pojęcie o modzie, to trzeba niestety zwrócić uwagę o zapomnianych w tym ubiorze butach. Dupopłodzie. Słuchaj, odpowiednio dobrane buty mogłyby tu znacząco wydłużyć twoje nogi, co działa nawet w przypadku niższych kobiet, tak? Podstawową bronią są tutaj oczywiście szpilki. Dzięki nim, zakładając spodnie lub typu cygaretki lub dżinsy z podwiniętymi nogawkami przykładowo, można by zaprezentować się stylowo, a twoje nieotrzymujące powietrza przez zbyt obcisłe spodnie nogi mógłbyś zaprezentować wyjątkowo zgrabnie. tak bez jaj, nie? To jest ogólnie moda damska. Ale po dłuższym poszukiwaniu dałem też radę znaleźć osobę płci męskiej w internecie, która świetnie pokazuje dany styl ubioru na zdjęciu, które widzicie teraz i nie trzeba się długo przypatrywać, aby od razu znaleźć wiele też podobieństw w tych dwóch zdjęciach, tak? Jak widzicie, gość naprawdę obeznany w modzie, no co tutaj powiemy, tak? Widać typowy fucking macho, kozak, kurwa, kafar jak skurwysyn, szafa siedmiodrzwiowa, wozi się, kurwa, co drugie drzwi, musi rozpierdalać, bo się przez nie nie zmieści się, po prostu jest za szeroki, jego biceps, kurwa, 50 cm obwodu, nie przez wszystkie drzwi da radę przejść, tak? I dobra, do jednej rzeczy muszę się ludzie niestety przyznać, że... Przyznaję się naprawdę dobrowolnie, że wiszące jaja na zdjęciu, które tutaj są widoczne, zostały przeze mnie sztucznie dodane. Jednak może być szczerze, że też moim zdaniem nie pasuje to, co widzimy na tym zdjęciu do osoby, która wyzywa właśnie kobiety, tak? Które zabiły go za często w grze na konsoli. On wyzywa kobiety, które zabiły go w grze, w Call of Duty na konsoli od szmat, bo zabiły go za często. Mi wydawało się, że osoby robiące się tak wulgarne w kierunku płci żeńskiej od razu, tak, jeśli ta potrafi coś o wiele lepiej niż on sam, potrzebują po prostu jakichkolwiek jaj. Ale pokażę wam teraz to oryginalne zdjęcie. Jak przyjrzycie się bardzo dobrze, tak, to zauważycie też, że zastosowana moda ubioru naszego dupopłodu El Macho nie zostawia miejsca nawet na dwa ziarna ryżu. A tym bardziej już nie na męskie genitalia, tak? A jak ostatnio sam na streamie powiedziałem, nie zrobisz wrażenia kutasa, jeśli przez rurki odbija ci się pizda. Tak? I to dalej mam tak na myśli, niestety. Bro. Come on. Tak? I zamiast dalej tutaj jechać po naszym dupopłodzie, tak? Mówię, to jest tylko przykład. To jest po prostu jeden z najgorszych tych, co napisali, tak? I tym bardziej jeszcze... Mówię, tak nieziemskim kretynem trzeba być, tak? Żeby tylko i dlatego, że ktoś ci skopał dupę w grze, żeby to widzieć jako powód, będąc taką pizdą, wyzywać kobiety od szmat, jeszcze nie mając nawet odwagi samemu tego robić, tylko jeszcze próbując to podłożyć komuś, że tak powiem. Jest to straszne. Ale okej, żeby materiał nie był za długi. Jaki wniosek tego materiału i co ważniejsze, być może jakie przesłanie tego materiału, które miałem zamiar tutaj, że tak powiem, tym materiałem też przesłać. Trochę poplątałem się, mniejsza z tym. Nie ma co się dziwić, ludzie, że mało kto chce się przyznawać do tego, że gra w koda. A wiedząc, że tylko jeśli wyćwiczysz choć troszkę swojego skilla i będziesz grał lepiej od innych, zaraz zaczniesz być wyzywany od cheaterów, kurew, szmat i tak dalej, itp., od myszkowców, nie wiadomo czego. I to też niestety, ale bardzo, bardzo często przez Polaków, co widzieliście na kilku screenach. I mówię, na polskich fanpage'ach jest tego jeszcze w pizdu więcej. Tak? Widzimy tak samo też, jak błędna
pewność bycia anonimowym sprawia, że nawet największa pizda w prawdziwym życiu nagle w internecie myśli, że ma jaja jak dzwoń kościelny i każdy może mu co najwyżej naskoczyć, tak? To jest smutne, to jest serio smutne, ludzie. Mówię, co to jest, nie, nie. Ja tym materiałem chciałem pokazać, jak szybko każdą osobę online można zdemaskować i kto w tym wypadku za kwasem siedzi, tak? Przykładowo w tym właśnie wypadku. I na tym też to pozostawię. Nie będę tutaj dalej po naszym wyśmienitym, kurwa, kozaku, nie wiadomo jakim, dumnym z siebie Gordiksie tutaj, wyzywającym kobiety od szmat, a dalej po nim jeździł, po prostu jest to zbyt żałosne, tak? Tylko jedno chcę podkreślić z tym materiałem. Pamiętajcie, wy wszyscy internetowi wanna be gangsta motherfuckers in your face. Kurwa. Po pierwsze, to odbicie, które widzicie od monitora, pokazuje was, jacy wy naprawdę jesteście. Wy nie jesteście 3 metry szerocy, nie macie 50 cm w obwodzie bicepsu i tak dalej. I tak naprawdę jest jeden problem. Kiedyś wyzwiecie tą złą osobę lub być może dziewczynę jakiegoś gościa, który nie pozostawi tego bez czynów ręcznych, któremu będzie warto, że tak powiem, tak samo jak ja, zobaczyć, kto za tą nazwą na PlayStation lub gdziekolwiek to jest, się znajduje. Nie daj Boże, jeszcze to będzie ktoś z twojego miasta, podejdzie i ci pierdolnie. Tak? I to się może kiedyś skończyć źle i są już takie historie na internecie, tak? Do tego w większości waszych kwasów, jakie wyrzucacie w ten sposób i zarzutów o czyterstwo lub kurestwo, nie macie nawet najmniejszej fucking racji. I to jest widać u nas zawsze na streamach, tak? U mnie są setki, jak nie tysiące godzin przegranych live, tak? Na moim kanale. I widać za każdym razem, jak ktoś chce, mogę pokazać, że gram na padzie, tak samo Monkey, tak samo praktycznie każdy z klanu. Tak? To jest po prostu... musicie nauczyć się żyć, musicie się czegokolwiek nauczyć w tym życiu. Ale nie w ten sposób, tak? I mówię, nie nagrałem tutaj tego, by siebie tutaj teraz bronić, bo mój kutas jest wystarczająco duży, aby ten cały wasz, kurwa, śmieszny hejt bez problemu unieść. Nie tylko wasz w moim kierunku, tylko też wasz w kierunku całego mojego klanu. Wszystko to wrzucam gdzieś tam na czubek mojego fiuta i mam to gdzieś. Tak? Nie rusza mnie to w ogóle. Tak? Wy myślicie wszyscy, że jesteście nie wiadomo jakimi wielkimi kozakami, kafarami, gangsterami przede wszystkim. Tak, jak gdybyście się naprawdę w prawdziwym życiu znaleźli tak wysoko w łańcuchu, że tak powiem, pokarmowym, to byście się kurwa ze strachu zesrali, gdybyście spotkali jakiegoś prawdziwego takiego gangstera, jakim wy się czujecie. Tak? I mam trochę nadzieję, że być może niektórzy z was, nawet jeżeli z 1000 ludzi lub 2000 ludzi, którzy obejrzy ten materiał, trzech kolejnym razem, zanim do kogoś napiszą jakieś wiadomości, go wyzywając lub cokolwiek i tak dalej, itp., itd., przemyśli choć trochę, czy jest to w jakikolwiek sposób uzasadnione, czy nie może po prostu być tak, że ta osoba jest po prostu lepsza niż ty w grze, tak? I czy w razie czego, tak naprawdę jesteście w stanie sami siebie, swoją własną dupę obronić, jeżeli spotkacie kiedyś gościa w internecie, który nie zakończy tego na takim materiale, jak ja to nagrałem, tylko naprawdę będzie miał ochotę was odwiedzić. To jest przesłanie tego materiału. Mówię, miał ten materiał być o wiele bardziej, nazwijmy to, pingwiniasty, ale postarałem się to potrzymać, że tak powiem, żeby to miało jednak przesłanie, więc być może jednak udostępnię to dla wszystkich, a nie tylko od 18. Zobaczymy. To było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie mnie do końca i do następnego razu.